Ale po pierwsze chcę powiedzieć, że ja się wstydzę tego, że w niedzielę w Toruniu odbyła się pikieta pod szpitalem, gdzie dziewczyny z patologii ciąża, wiem, sama tam kiedyś leżałam, oglądały zdjęcia po... Wstydzę się, że mi tam nie było, żeby ich zasłonić. Ale chcę z wami pogadać również o wstydzie i o tym, że ja się muszę wstydzić też innych rzeczy. Żyję w kraju, gdzie społeczeństwo, ustawa, która w tej chwili obowiązuje, która jest pseudokompromisem dla mnie, a ustawa projektowana, to już w ogóle nie ma o czym mówić, nakazuje mi się wstydzić. Bo ja mam problem z tym, żeby mieć odwagę powiedzieć, tak, usunęłam ciążę. Tak, używałam tabletek antykoncepcyjnych, a nie, mam stałego faceta. Tak, wzięłam tabletkę po, tak, kupuję prezerwatywy. Nie chcę tak żyć. Chcę móc żyć w kraju, w społeczeństwie, w którym nie muszę się tłumaczyć, nie muszę kłamać, nie muszę wymyślać. Nie, mogę powiedzieć po prostu tak. Gdybym w tej chwili zaszła w ciążę, to bym ją usunęła. Bo tak, bo mam do tego prawo, to jest moje ciało, mój wybór. Nie muszę go robić, ale mogę. Obrońców życia zapraszam na patologię ciąży. Obejrzyjcie sobie kilka zarodków wrzuconych do WC. Porozmawiajcie z cierpiącymi kobietami. Dajcie wsparcie, zróbcie coś dla innych, a nie tylko dla idei. Moje życie jest warte niż 500+. Nie zabija. Chcę mieć możliwość wyboru. U nas była na oddziale dziewczyna w bardzo ciężkiej sytuacji. Ona sobie wychodziła na spacer z mężem i za to, że chociażby ją, a może inne kobiety, naraziliście na to, żeby w tak trudnej sytuacji oglądała wasze zdjęcia, to będziecie się smażyć w tym piekle, w które tak wierzycie. Dajcie to uczucie! To uczucie sprawczości, które dzisiaj nam towarzyszy! Dzisiaj jesteśmy siłą! Dzisiaj możemy zmienić świat! Przechodzimy tutaj w walce o parytet! Parytet naszego życia! Ten kraj w 50% składa się z kobiet! Płacimy podatki, wychowujemy i rodzimy dzieci! Mamy takie same prawa i nikt nie będzie decydował za nas! Wolność dla kobiet! Bo nikt nie chce żyć w kraju, który nie szanuje ludzi. Bo nikt nie chce żyć w kraju, w którym zabierane są podstawowe prawa. Bo nikt nie chce żyć w kraju, w którym ograniczany jest dostęp do edukacji i zdobyczy medycyny. W kraju, gdzie fanatyzm religijny zagląda pod kołdry jego mieszkańców. Bo nikt nie chce i nie będzie żyć w kraju, w którym morduje się kobiety. Problem wolności, problem praw kobiet to nie są tylko kwestie praw reprodukcyjnych, ale to są kwestie wykluczenia ekonomicznego, kwestie dostępu do edukacji, kwestie równego traktowania. Mały kamyczek i mały głos, jeśli chodzi tu o kobiety biedne. Obecny projekt Ordo Iuris pogłębi jeszcze bardziej tę przepaść, która jest między kobietami zamożnymi a biednymi. Rodzić będą kobiety biedne, bo kobiety zamożne stać jest na to, żeby wyjechać i zrobić aborcję za granicą, albo ewentualnie pod ziemią aborcyjnym. Kobiet ubogich nie stać na płacenie z własnej kieszeni za nowoczesną antykoncepcję. W związku z tym częściej zachodzą w niechciane ciąże. Są podwójnie wykluczone. Ja chcę prawa do aborcji. Chcę mówić o tym i chcę móc o tym mówić bez wstydu i bez zażenowania, bo to jest moje prawo. Bo to jest moje ciało. Bo to jest moje życie później. To nie jest tylko ta jedna chwila. To jest potem całe. Jestem matką dwójki dzieci, wiem co mówię. Tak? Ale chcę przede wszystkim prawa do antykoncepcji. Łatwej, prostej, bezpłatnej. Jeśli dziewczyna ma 16 lat, a w tym czasie rozpoczyna się życie seksualne człowieka, najczęściej, tak? No ja tak zaczęłam, nie wiem jak tam reszta, ale ja właśnie tak. Co ja wtedy wiedziałam o antykoncepcji? Ja wtedy miałam nauki w szkole o kalendarzyku. No jest to też metoda, nawet zapewne skuteczna pod warunkiem, że ma się świadomość swojego ciała. A wtedy ja znałam bardzo dobrze cykl rozrodczy żaby, ale nie miałam żadnej wiedzy na temat cyklu rozrodczego człowieka. Przygotowanie do życia w rodzinie prowadzą najczęściej panie katechetki. Prezerwatywa prowadzi do impotencji. Każda z nas chyba to słyszała, tak? Dzieciaki chodzą do szkół i opowiadają nam tego typu rzeczy. Dziewczyny, przecież prawo do opieki zdrowotnej, prawo do aborcji, prawo do antykoncepcji to są prawa człowieka. Ja zatem pytam, czy ja jestem człowiekiem w związku z powyższym, skoro jest mi to utrudniane, skoro muszę mieć recepty, to jest dla mnie zrozumiałe, to jest lek, tak? Ale kiedy jej nie mam, nie mogę iść po prostu do apteki i poprosić o ten lek na zasadzie emergencji. Dlaczego tabletka PO jest na receptę? To łamie moje prawa człowieka. To ja mam czekać, aż będę musiała dokonywać aborcji?
ludzie. Wychowujmy nasze dzieci bez wstydu, z wysoko podniesioną głową, żeby nasze córki nie musiały naprawdę się wstydzić tego, że są kobietami, wstydzić się swoich wyborów, a żeby chłopcy, których wychowywamy, potrafili to szanować. Żeby nasze dzieci szanowały siebie nawzajem bez znaczenia, jakiej są płci. Wychowujmy nasze dzieci świadomie. Edukacji na razie w szkole się nie doczekamy. Natomiast w naszych rękach jest edukacja naszych dzieci. Edukujmy dziewczyny, edukujmy małe dziewczynki, edukujmy chłopców i tu rola tatusiów. Ci wszyscy, którzy rozumieją wagę tej sytuacji i to, że to się nie zmieni tak szybko z miesiąca na miesiąc. Czeka nas długa walka. Te dzieciaki podrosną. Tak jak pani przedmówczyni powiedziała, współczuję młodym ludziom, współczuję małym dziewczynom. Być może zostaną pozbawione normalnej antykoncepcji i życia jako normalny obywatel naszego kraju. Dlatego też, póki nie mamy edukacji w szkołach, edukujmy w domach. Babcie niech edukują. Tutaj są panie w różnym wieku, mają wnuczki, mają wnuków. Edukujmy sami. Pora jest się przestać bać. To jest dziewczynka, to będzie jej dotyczyło. My walczymy o to, żeby to ona tą wolnością mogła dysponować. Ja się nie boję jej powiedzieć, nie boję się jej powiedzieć tych wszystkich strasznych rzeczy, którymi tutaj próbowano upatować. To jest dziecko, to jest człowiek, który rozumie, byleby mu powiedzieć tak, żeby zrozumiał. Także bardzo się cieszę, widzę tutaj dzieci, widzę tutaj ludzi w różnym wieku. Fantastycznie, że jesteśmy razem. Pora naprawdę przestać się bać. Dzięki. Brawa kobiet! Wolność, równość, brawa kobiet! Dzisiaj mamy ogólnopolski strajk kobiet. Nie poszłyśmy do pracy, zrobiłyśmy sobie dzień dla siebie. Ubrałyśmy się na czarno, żeby pokazać, że czujemy się zaniepokojone, czujemy się zagrożone. Co zrobiły kobiety w 75 roku w Islandii? 24 października tego roku 90% kobiet nie poszło do pracy. Nie poszły do pracy również te kobiety, które pracowały w domu, które wychowywały dzieci i zajmowały się gospodarstwem domowym. Był to Armagedon po prostu, tak? Nagle się okazało, ile tak naprawdę robią kobiety, jak bardzo są potrzebne. Zamknięte były fabryki i szkoły, urzędy. Nic nie funkcjonowało. 1975 rok został ogłoszony Rokiem Kobiet. I Islandki z organizacji, której nazwa w ogóle ja jestem zakochana, to są Czerwone Pończochy, postanowiły, że zrobią bunt kobiet. Dziewczyny, wtedy nie było Facebooka, więc wszystko się rozeszło pocztą pantoflową. I nagle się okazało, że jest moc, że aż tyle, że aż 90% kobiet, ja to będę podkreślać przez cały czas, po prostu nie poszło do pracy. Te kobiety mówiły, że one czuły to, że one mają siłę. Kiedy wstałam dzisiaj rano, wywiesiłam na moim balkonie baner Czarny Protest. I stała się rzecz, która sprawia mi dzisiaj mnóstwo przyjemności, mnóstwo szczęścia i nieprawdopodobną siłę. Kiedy wieszałam go na Osiedlu Młodych, z okien naprzeciwko, spojrzała na mnie pani. Kiedy mnie zobaczyła i zobaczyła, co jest napisane na transparencie, zaczęła się uśmiechać, machać mi, przysyłać mi wielkie serca. I wtedy pomyślałam, że to jest nieprawdopodobna sytuacja, że chociaż jej dzisiaj najprawdopodobniej z nami nie ma, jesteśmy w domach, jesteśmy w pracy, jesteśmy w różnych miejscach i nadal wszystkie jesteśmy razem. I robi mi to dużo szczęścia dzisiaj, chociaż w takich strasznej sytuacji. Nie byłam dzisiaj przygotowana do tego, żeby coś powiedzieć. Właśnie przyjechałam i w związku z tym przeczytam wam wiersz, która napisała dzisiaj w pociągu na trasie Lublin-Wrocław, moja dziewczyna Lena Bielska. Nie wrócę dziś do domu na noc. Na ulicy czarne, czarne twarze, czarny, czarny huk. Bębny i talerze, materiały, dymy. To już nie jest Polska wcale. Folwark obiecany synom, mleczne piersi matek, Boży plan na czteroletni pakt. Nie wrócę dziś do domu na noc, mamo. Na ulicy nie ma ciebie ze mną, a mój blat z flagą Konfederacji mierzy we mnie kulę. Masz nas dwoje po połowie na stronę, a nie macie tu z nami. Nie wrócę dziś do domu na noc, kochana. Nie mam obywatelstwa, nie mam nazwiska, nie wiem, gdzie mieszkam. Uchodźcy bez praw, warunek życia w nagrodę miłości dali. Nie wrócę dziś do domu na noc, nie wzięłam kurtki, choć pada od 2 dni. Chustką wiążą twarz i bandażem piersi. Czarne tożsamości oszustwa w perspektywie przyszłych lat. To już nie jest dziś
jeszcze nas nie zamkną. Nie wrócę ci do domu na noc, ale spotkaj się, kochana, ze mną. Jeszcze raz na rynku dziś. Wieczorem 18:00, czarny, czarny hałas. Ja cię zobaczę, usłysz mnie. Nie wrócę ci do domu na noc, nie wrócę i przykryją śniegi, zanim podzielone echa głów opadną kurzem po dawnym marszu. Może nie wyciągną nas tak całkiem jak zwierzyny z nor. Może jeszcze nas nie zamkną. Nie wrócę ci do domu na noc, uderzam w rytm i czekam na nowy, wspaniały świat. Poskładałam zeszyty, zapisałam, o czym należy pamiętać, zostawiłam klucze, zakręciłam gaz. To już dziś. Jeszcze może nas nie złowią, jak zwierzyny w sieć. Uwaga, 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 uwaga! O godzinie 18 jest godzina K i będziemy wtedy wydawać z siebie dźwięki. Dźwięki buczące jak syreny. Ale żebyśmy potrafiły i potrafili wydawać z siebie takie dźwięki, po to jest Kasia, która nas tego nauczy. Prosimy. To może ja jeszcze tylko powiem tak. To jest dedykowane wszystkim panom w czarnych sukienkach z białymi kołnierzykami. Nie wiem, dlaczego tak bardzo gardzą innymi mężczyznami, którzy przebierają się w sukienki o innych kolorach. To będzie sygnał też dla polityków, polityczek jeżdżących swoimi limuzynami odciętymi od naszej rzeczywistości tak naprawdę. To będzie sygnał, że my ich obserwujemy. To jest sygnał, który miał swój początek w Poznaniu. Zróbmy taki hałas, żeby to było słychać dzisiaj w Poznaniu. I znamy wiązkę! Twoje płuska, ziomeczku? No moje mają się syfiaście, ale myślę, że twoje jeszcze gorzej.